tak się składa, że dzisiaj właściwie za parę godzin finał programu The Voice of Poland. Czy miałeś okazję oglądać? Zdarza ci się kibicować chłopakom? Chłopakom kibicować będę zawsze całe życie, bo to moi przyjaciele. Natomiast nie oglądam w ogóle tego, przyznam szczerze, dlatego że jakoś po prostu ta formuła już tyle lat istnieje, że jakoś brakuje mi jakiejś takiej świeżości w tych talent showach. Może po prostu już mi się trochę to znudziło, nie wiem, ale też mam chyba dużo na głowie swoich tematów i z tego to się raczej bierze, nic z jakiejś niechęci. No i co, no i tak ono, życzę im jak najlepiej i o. Widziałbyś się na przykład w roli jurora, trenera jakiegoś programu? Jakoś niespecjalnie o tym myślę, w sensie robiłem to przez 6 sezonów przy jednym z programów. I to była na pewno piękna przygoda. Natomiast teraz bardziej chcę pokreować, potworzyć swoje. Bycie jurorem jest na pewno fajnym doświadczeniem, trudną pracą bardzo. Bo to jednak ocenianie ludzi na oczach milionów innych osób. Może kiedyś, nie mam, w ogóle się nie zamykam na takie rzeczy, ale zdecydowanie w ogóle teraz swój czas chciałbym zainwestować w tworzenie nowych rzeczy i w kreacje. Myślę, że dużo we mnie głodu na to teraz jest.